Ale nie wychodzisz jeszcze. Nie. Dobrze, ktoś coś... Dobra, to może kraj. Ktoś jakiś kraj może poda. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Do Warszawy. No to nie ma kraj, że ty... Wow. No, chujowo. Dobra, to jakiś kraj? Ktoś ma pomysł? No, dawaj. Kraj, jakikolwiek kraj. Warszawa. Birma. Birma, dobra. Birma to jest Azja? Nie, tak. Azja. To jest przy Tajlandii. Azja. Przy Tajlandii. Dobra, to Azja? Dobra. Jeszcze Azja. Birma, okej, okay, to zawód. Prosty. Informatyk. Nie, no informatyk już był. Hydraulik. Hydraulik, dobra, hydraulik. Hydraulik w Birmie. Dobra, jeszcze jeden kraj musi być. Paragwaj. Paragwaj. Islandia, o. Co? Islandia. Islandia, dobra, może być Islandia. Okej, okay. Hydraulik, Islandia, Birma. Okej, okay, dobra, i niech będzie jeszcze imię. Krzysiu. Hydraulik, Krzysztof, Paragwaj, Birma. Chryzostom. Chryzostom? No dobra, Chryzostom będzie lepiej zapamiętać. Chryzostom, Paragwaj, Birma. Ale Birma jest gdzieś na południu, tak? Na północ od Tajlandii. Czyli na południu, czy co? A, czyli tam są góry, tak? Jakieś bardziej... Jest tam sucho? Jest tam sucho, jest tam mokro, jest tam wilgotnie. Ciepło. Tam jest ciepło, tam jest mokro. I wilgotnie. I są stupy. Janek Rydza stupy. Co? Tak. Okej. Okay. Buddyzm. Buddyzm, tak. Chryzostom, hydraulik. Dobrze. Tylko, że hydraulik się pisze przez samo H, a chryzostom przez CH. Chociaż to pewnie nie ma znaczenia. Razu pewnego zdarzyło się to, że Chryzostom przyszedł na świat. O, mieszkał gdzieś w Paragwaju. O, mieszkał tam sam, o, sam jedyny Chryzostom. Chryzostom żył raczej prosto, mieszkał w chatce w górach. O, jego matka ciężko pracująca osoba, która tkała różne ludowe tkaniny. Lecz pewnego dnia pomysły na biznes jej się skończyły. Gdy Chryzostom miał z 5 lat, całkowicie pozmieniał się jego mały górski świat. Pomyślał sobie, patrząc w gazecie, są kanalizacyjne rury na tym świecie, ale nie u nas w Paragwaju, u nas ich nie ma. U nas tylko są górskie kamienie i owce. No to jest proste, o, poradzę sobie. Powiem mojej zapracowanej mamie, że zacznę zwozić je tutaj. Będę robił je z bambusa. Lecz rozczarował się wielce Chryzostom, bo bambus w Paragwaju nie jest znaleźć zbyt prosto. Nie ma tam ani jednego drzewa. A dlatego Chryzostom się zdołował i począł się zastanawiać. I tak jego podróż się rozpoczęła.
Szukał wszędzie w różnych krajach, szukał w Polsce, na Hawajach, w Ameryce, w Kalifornii, ale bambusy tam nie rosły, nie. Gdzie znajdę materiał na swoją rurę? Gdzie znajdę materiał na swoją rurę? Pyta siebie Chryzostom, pyta siebie. Jego podróże, gdy już był zdesperowany, zawiodły go do południowej Azji. Południowej? Szukał w Tajlandii parę lat. O, ale nie udała się mu, nie udała ta sztuka. Okazało się, że ktoś mu powiedział tak, bambus tutaj rośnie u nas, ale nie, chciał go po prostu okraść i oszukać. I oszukać. Ostatnim miejscem, które odwiedził, była Birma, kraj, o którym niewiele wiedział. O, poszedł tam do małej górskiej wioski i okazało się, że bambusy tam rosły. Okazało się, że tam rosły. O, zadaję sobie Chryzostom pytanie, jak to się dzieje, jak to się stało, że bambus rośnie na tym górskim gruncie. O, prawdopodobnie buddyści wmieszali w tą sprawę się, a wymodlili i bambusy sprowadzili. Sprowadzili. Więc nabrał ich pełną kupę w ręce. Przepłynął niejedną rzekę. O, porwał tam też pewną kobietę. O, i teraz przez morze płynie do Paragwaju. Na paragwajskim gruncie. No, nie wiem.